Cześć, witajcie. W tym filmie prezentacja wkrętarki do suchej zabudowy marki Metabo. Na początek informacje podstawowe. 18V napięcie akumulatora, moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim 5 Nm i 6000 obrotów na minutę. W zestawie mamy wkrętarkę, którą możemy używać z magazynkiem albo ogranicznikiem głębokości, dwa akumulatory o pojemności 2 Ah, ładowarkę, a całość, jak widzicie, zapakowana jest w sensowną skrzynkę, która nie zajmuje zbyt dużo miejsca i jest bardzo wygodna w transporcie. Ok, jest to lekka, niewielka wkrętarka, którą bardzo wygodnie się pracuje. Mamy możliwość pracy na magazynku, jak i również z ogranicznikiem głębokości. W obydwu przypadkach możemy dość dokładnie ustawić głębokość wkręcania wkrętów. Wymiana osprzętu przebiega beznarzędziowo. Przy okazji powiem Wam jeszcze, że magazynek można ustawić w dowolnym położeniu co 45 stopni. Dobra, zerknijcie, jak wygląda wymiana osprzętu. Sprawnie i szybko się to odbywa. Mamy obroty prawo-lewo, więc możemy wykręcić jakiś nieudany wkręt ewentualnie. Mamy tutaj blokadę spustu, to jest pomocne przy wkręcaniu z magazynkiem, oświetlenie LED i bardzo sensowny wieszaczek do odwieszenia tego narzędzia. Urządzenie wyposażone jest w elektronikę Vario do regulacji obrotów, technologia Ultra M zwiększa moc baterii. Wolne ładowanie wpływa znacznie na wydłużenie żywotności baterii, dzięki temu mamy 3 lata gwarancji na akumulatory. Akumulatory są tak dobrane, że nie zwiększają znacznie masy urządzenia, a możemy nawkręcać naprawdę całkiem sporą ilość wkrętów na jednym naładowaniu. No dobra, najważniejsze informacje, myślę, przekazałem. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście komentujcie śmiało pod filmem. Za chwilę wrzucę Wam kilka ujęć jeszcze z budowy. Zapraszam do pozostałych moich filmów. Jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!